Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Daniel Kostecki, to jest tygodniowy przegląd rynków, a więc spójrzmy, które z rynków w ubiegłym tygodniu wzrastały, które z nich spadały i co na nie miało wpływ na poszczególne instrumenty finansowe oraz na grupy, jako na indeksy giełdowe, czy też na rynki walut. Zobaczymy także, jakie wydarzenia miały miejsce, które to były szczególnie istotne dla rynków finansowych. Zatem przejdźmy już do wydarzenia tygodnia, w zasadzie dwa wydarzenia tygodnia, po raz kolejny zresztą. I tutaj wybrałem zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz konferencję pani premier Teresy May, w zasadzie dla rynków. Do tego, co już miało miejsce, konferencja pani premier May miała o wiele większe znaczenie, natomiast Donald Trump będzie mieć znaczenie dopiero odnośnie przyszłości tychże rynków. I tak też Donald Trump został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, także teraz rynki będą czekać na to, żeby prezydent przeszedł od słów do czynów, a zatem będziemy obserwować, w jaki sposób Donald Trump będzie chciał wprowadzać swój plan fiskalny, dlatego że to tylko i wyłącznie na podstawie zapowiedzi tego planu indeksy giełdowe zdecydowanie wzrastały po pierwszych już wyborach, po pierwszych wynikach wyborów. Także to był czynnik kluczowy dla giełdowych byków i teraz giełdowe byki czekają na jakikolwiek znak, że prezydent Donald Trump będzie przechodzić od słów do czynów. Natomiast pani premier tutaj wypunktowała swoją wizję Wielkiej Brytanii odnośnie Brexitu. Widziała też możliwość dyskusji w parlamencie. To jest najważniejsze, iż wszystkie decyzje, które będą dotyczyły Brexitu, będą głosowane w parlamencie. I to jest temat numer jeden, po którym to funt brytyjski zdecydowanie zwyżkował, a zatem nie będzie tutaj jakby rządowego postanowienia co do tego, jak ma wyglądać Brexit, natomiast będzie to wszystko głosowane w parlamencie, zatem jak gdyby rynki przeszły z tego twardego Brexitu do tego bardziej miękkiego, iż parlament tutaj może część rozwiązań po prostu blokować i wypracowywać jak najlepsze rozwiązanie dla Wielkiej Brytanii. Zatem to były dwa istotne wydarzenia dla rynków i zobaczmy, jak te rynki właśnie się zachowywały, jeśli chodzi o ten miniony tydzień. Za moimi plecami tygodniowa zmiana cen poszczególnych instrumentów finansowych, jeśli chodzi o kontrakty terminowe, od rynku surowców przez waluty po indeksy i obligacje. Widzimy, jak to się prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o światowe rynki akcji, tutaj obserwujemy lokalną stabilizację. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, są to historyczne poziomy cały czas, natomiast jeszcze bez ich poprawiania. Natomiast złoto i srebro zyskiwały, ale oddały część wzrostów pod koniec tygodnia. Złoto i srebro zyskiwało głównie dzięki słabnącemu dolarowi. W momencie, kiedy pod koniec tygodnia dolar nieco zaczął ponownie drożeć, to i również złoto i srebro zaczęło tanieć. No i tak też właściwie na rynku walut obserwowaliśmy największe ruchy, jeśli chodzi o miniony tydzień. W minionym tygodniu mieliśmy jeszcze Janet Yellen, szefową Fed, i jej wypowiedzi i spojrzenie na to, że Fed jest już coraz bliżej osiągnięcia swoich celów, czyli pełnego zatrudnienia oraz stabilizacji, jeżeli chodzi o poziom cen, czyli utrzymywania inflacji w okolicach 2%. To też a propos jeszcze takich wydarzeń tygodnia, które miały miejsce. Natomiast jeśli chodzi, drodzy Państwo, o światowy rynek akcji, zobaczmy, jak wyglądają główne indeksy giełdowe na świecie i widzimy cały czas konsolidację, na przykład na indeksie S&P 500. Tutaj cały czas trend horyzontalny, na Dow Jonesie również trend boczny, jeżeli chodzi o Eurostoxx 50. Także rynek ten w trendzie bocznym i podobnie indeks niemiecki, indeks DAX. Natomiast w rogu ekranu indeks VIX, widzą Państwo, że on znajduje się na bardzo niskich poziomach. Czym niżej znajduje się indeks VIX, tym rynek wycenia mniejszy strach dla indeksów giełdowych, tutaj zwłaszcza dla amerykańskiego S&P 500, bo na jego podstawie on jest wyznaczany. Jest to implikowana zmienność dla jednomiesięcznych opcji na indeks S&P 500. Zatem czym niżej indeks VIX, tak jak tutaj widzimy na tym wykresie, tym więcej optymizmu na rynku, można powiedzieć, bo mniej strachu, ale zarazem i mniejsza oczekiwana zmienność, dlatego też i obserwowana konsolidacja. Dalej zobaczmy, jak wyglądał tydzień na warszawskim parkiecie.
Jeśli chodzi o WIG20, ten utrzymywał się nadal powyżej bariery 2000 punktów, jednak w tygodniu stracił prawie minus 0,5%, natomiast MWIG40 czy też SWIG80 tutaj w górę o ponad 1,3%. Natomiast jeżeli chodzi o wykres miesięczny WIG20, widzimy dość wyraźnie, że utrzymujemy się nad tymi wcześniejszymi lokalnymi szczytami, właśnie w okolicach 2000 punktów. No niemniej jednak jeszcze rynek nie jest w stanie przebić się przez te dołki. Przez te dołki, które tutaj wcześniej obserwowaliśmy, zatem z miejsc wsparcia, które to były wyznaczone właśnie w tych miejscach, pojawiają nam się pierwsze lokalne miejsca oporu, tak jak chociażby tutaj, no i aktualny poziom, przy którym teraz WIG20 się znajduje. Niemniej jednak perspektywy dla WIG20 wciąż wydają się być dość obiecujące. Natomiast tydzień na światowym rynku walut. Tutaj potężna przecena dolara kanadyjskiego oraz potężne wzmocnienie funta brytyjskiego. Pozostałe waluty, główne waluty świata, jak widzimy, generalnie zyskiwały względem dolara amerykańskiego, dolar australijski, frank szwajcarski, euro czy też dolar nowozelandzki, wszystko powyżej 0,5% na plus. Jen prawie że bez zmian w relacji do dolara w ciągu tygodnia, natomiast zdecydowana przecena dolara kanadyjskiego i zaraz do tego też przejdziemy. Zatem co tak naprawdę wpłynęło na funta brytyjskiego, już wiemy, była to pani premier, jej konferencja, tam ponadprzeciętne wzrosty na funcie brytyjskim, zresztą widzimy to również na tym oto tutaj wykresie, to był ten dzień z konferencją, ten potężny wzrost wartości funta względem dolara amerykańskiego, no i ta wypowiedź dotycząca tego, iż wszystkie warunki Brexitu będą dyskutowane i głosowane w parlamencie, zatem to była informacja kluczowa, natomiast spójrzmy na dolara kanadyjskiego, dolar kanadyjski o tutaj i potężna wyprzedaż dolara kanadyjskiego, a to za sprawą słów szefa Banku Kanady, który to no, zaznaczył, że stopy w Kanadzie mogą być jeszcze obniżane, mogą być jeszcze na niższych poziomach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mieliśmy decyzję Banku Kanady, podczas publikacji tej decyzji nie mieliśmy zmiany oczywiście stóp procentowych, natomiast późniejsza konferencja prasowa zrobiła swoje, a więc dolar kanadyjski zdecydowanie przeceniony na światowych rynkach. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o funta brytyjskiego, to myślę, że warto spojrzeć również na parę eurofunt. Widzimy ją tutaj i na ten bardzo silny zwrot na parze eurofunt. Jeśli porównamy sobie dane gospodarcze ze strefy euro oraz z Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania zdecydowanie strefę euro w tych danych wyprzedza. Natomiast jeśli chodzi o ryzyko polityczne, czyli mieliśmy Brexit, ale z kolei w strefie euro niedługo już wybory, czy to we Francji, czy to w Niemczech, więc być może to ryzyko polityczne z Brexitu przeniesie się na wybory dotyczące krajów strefy euro. Zatem niewykluczone, że na eurofuncie ten większy zwrot może zapowiadać zmianę pewnego rodzaju tendencji. Będziemy się temu przyglądać. Natomiast jeśli chodzi o polskiego złotego, tutaj stabilizacja względem franka szwajcarskiego, cały czas z perspektywą odbicia od tego górnego ograniczenia w stronę dolnego ograniczenia w tym kanale trendowym. Natomiast jeżeli chodzi o parę euro-PLN, cały czas 4,50 jako miejsce oporu, 4,25, 4,22 jako miejsce wsparcia i wydaje się, że taka konsolidacja może być tutaj utrzymywana. Jak na razie jesteśmy gdzieś mniej więcej po środku tego zasięgu co do ruchu w dół. Natomiast najciekawiej wygląda para z dolarem amerykańskim. Otóż 4,08, 4,10 to mogą być kluczowe poziomy w tym momencie dla pary USD-PLN oraz wydaje się, że ta pięciotygodniowa w zasadzie korekta mogłaby już powoli dobiegać końca. Tak by na to wskazywał układ wynikający z analizy technicznej tego wykresu, iż właśnie 4,08 może być miejscem, w którym to ten zwrot na parze USD-PLN mógłby się powoli kończyć. Zatem można by to wziąć pod uwagę, natomiast jeśli chodzi o funta brytyjskiego, widzimy tutaj też dosyć silne wsparcie wynikające z poprzedniego dołka i teraz właśnie przy takim wsparciu też para funt złoty nam się zatrzymuje. Zatem funt niewykluczone, że do złotego trochę tych ostatnich strat, które tutaj widzieliśmy też parę tygodni z rzędu, funt tanio względem złotego, teraz funt może nieco zacząć te straty odrabiać. Także dosyć ciekawa sytuacja na rynku polskiego złotego nam się pojawiła, zwłaszcza w relacji do dolara amerykańskiego, a także do brytyjskiego funta.
Natomiast jeśli chodzi o wykres tygodnia, drodzy Państwo, tutaj trochę korelacji międzyrynkowych i zobaczmy, jak wygląda wykres złota oraz, oraz kontraktu na amerykańskie obligacje 10-letnie, a zatem T-note oraz złoto. Tutaj korelacja dosyć wyraźna, dosyć silna. Jeżeli zobaczymy, jak poruszały się te dwa instrumenty, to widzimy, że one w zasadzie jeden za drugim, tak, najpierw nam spadały, później nam wzrastały, natomiast aktualnie pojawiła się bardzo istotnych rozmiarów dysproporcja pomiędzy jednym a drugim wykresem, dywergencja, tak, pomiędzy notowaniami kontraktu na amerykańskie obligacje, czyli wykres czerwono-zielony oraz biało-niebieski wykres cen złota. Zatem będziemy obserwować rynek złota, czy on przypadkiem z opóźnieniem nie zareaguje na przecenę na amerykańskich obligacjach, bo ten spadek tutaj to jest właśnie przecena amerykańskich obligacji, zatem wzrost ich rentowności i zobaczymy, jak na to wszystko zareaguje złoto. Jedna z ciekawszych dywergencji obserwowana aktualnie na rynku. Także drodzy Państwo, tak wyglądał tygodniowy przegląd rynków. Ja już serdecznie za niego dziękuję i zapraszam oczywiście na transmisję na żywo już w poniedziałek od godziny 9.15. Start dnia w rynkach na żywo. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam i do zobaczenia już w poniedziałek.